Do tragedii doszło po północy na skrzyżowaniu ulicy Hetmańskiej z Kolejową. 41-letni mężczyzna jadący na skuterze stracił panowanie nad pojazdem i uderzył o krawężnik. Z ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala, gdzie zmarł krótko przed godziną drugą w nocy. Przesłuchaliśmy także świadków, zabezpieczyliśmy nagrania z monitoringu. To pozwoli nam w trakcie prowadzonego śledztwa dokładnie odtworzyć przebieg tego wypadku, ale raczej tutaj wątpliwości co do samego zdarzenia nie mamy. Jadąc na motocyklu czy skuterze trzeba być ostrożniejszym niż wtedy, gdy kierujemy samochodem, przypomina egzaminator jazdy i wymienia trzy podstawowe kwestie, które decydują o bezpiecznej jeździe. Przede wszystkim stan psychofizyczny kierującego, tak? To jest rzecz fundamentalna. Druga kwestia to jest stan pojazdu. Trzecia sprawa to są warunki panujące na drodze. I to najprawdopodobniej ta ostatnia kwestia, jak informuje policja, zaważyła na tragedii z dzisiejszej nocy. Bartłomiej Lis, Puls Dnia.